No i słuchajcie, mamy to. Iga Świątek po raz czwarty została mistrzynią turnieju Rolanda Garrosa. Po raz trzeci z rzędu, także to się szanuje. Rok 2022, trzeci i czwarty należał właśnie do Igi. W ogóle myślałam, słuchajcie, że żadna kobieta tego nie zrobiła, żeby wygrać Rzym, Madryt i Paryż w tym samym roku, ale okazuje się, że chyba Serenie Williams się to udało w 2007 roku. Tak coś mi chyba mignęło na internetach. Także cofam to, co mówiłam, bo nie chciałabym nikogo wprowadzać w błąd. W ogóle byłam, słuchajcie, tak na spacerku i weszłam sobie do Rossmana i poczekajcie, bo... Ojejku, to jest skomplikowane używać jednej ręki. Ale kupiłam sobie oksy. Zobaczcie, jakie ładne. O Boże, teraz nic nie widzę, nie wiem, czy mnie widzicie. Ale ufam, że widać. Bardzo ładne. 6 dyszków, słuchajcie, kosztowały. Kupiłam, bo rozmawiałam z Kamą, jak byliśmy właśnie jeszcze na Śląsku i uświadomiła mnie, że jak będziemy jechali na jakieś, wiecie, to safari czy coś takiego, to koniecznie trzeba mieć takie duże w miarę możliwości okulary przeciwsłoneczne, dlatego że piach z tych kładów daje mocno w oczy, a tak na co dzień to ja mam takie trochę lepsze oksy przeciwsłoneczne, takie, wiecie, od optyka, i one kosztowały kilka stówek i byłoby trochę szkoda, gdyby się uszkodziły w trakcie takiej wycieczki, więc kupiłam coś takiego ładnego, ale żebym nie płakała, gdyby coś mi się stało. No. A teraz koniec mojej poplaniny, będę się już brała za obiad. Nie wiem, czego wam pokazać. A, może pokażę. Ejo, Andrzej montażysta. Andrzej chciał wam się pokazać razem z tym bałaganem, który tu leży. No, mamy trochę bałagan, ale sneak peek. Nie sprzątamy specjalnie, bo będzie brudno, a jak będzie brudno, to rzeczywiście coś będzie działo w mieszkaniu. Tak przemyciłem. No, brawo, brawo Andrzeju. A teraz tu już mamy usmażonego kurczaka, a Andrzej go usmażył, nie wiem, z pół godziny temu może? No. Wyciągniemy, tak, wyciągniemy kolejną patelnię i zrobimy sobie tortillę. Na taką obiad, o kolację. A, no i muszę wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Poczekajcie. No zobaczcie, zobaczcie, jakie piękne kwiatki dostałam od Andrzeja. Nie zasłużyłam na nie absolutnie, no ale skoro już je dostałam, no to niech sobie stoją w wazonie, bo wyglądają przepięknie. No, to bierzemy się za te jedzonko. No i składamy nasze tortilki, słuchajcie. Mamy tortille, mamy te wrapy takie z pełnym ziarnem. Ale musicie zwracać uwagę, bo nie zawsze te są jakby mniej kaloryczne, czasem są nawet bardziej kaloryczne niż zwykłe pszenne. Więc tak, tutaj mamy ogóreczka, jest kurczak, jest kukurydza, ja będę miała keczupik, Andrzej robi sobie smak dzieciństwa, czyli keczup z majonezem, no, ale light. Z majonezem light, tak, Andrzej nie musi liczyć i kalorii. Ale, sorry, nie lubimy smaku octów. Także tak, tutaj przygotowana już patelnia, za chwilę będziemy to podgrzewać i będziemy szamać. Podpiekanie tego już jest najtrudniejszą rzeczą, słuchajcie, bo trzeba uważać, żeby tego nie spalić, a jednocześnie człowiek ma ochotę walnąć palnik na maksa, bo już tak, wiecie, to już tak ładnie wygląda, już by się chciało zjeść. Andrzej pokaże wam już szama. Andrzeju, jak ci smakuje? Super, ketchup z majonezem to jest to, co oczekiwał. Nie, ale fajnie to jest. Chcę, że te placki są dobre. Chyba wolę takie niż te takie białe całe, pszenne. Much later. Dzień dobry, witam się z wami ja, mokry szczurek. Tak się, słuchajcie, śpieszyłam, bo jedziemy w ekstra miejsce i chcemy dojechać na czas, dlatego już nie suszyłam włosów. Umyłam się tylko i ogarnęłam trochę o tutaj. Andrzeju, dokąd jedziemy? No jedziemy do Urszitraka, no już parę razy tam byliśmy, nie? I jak jedziemy, to zawsze po coś, bo mają, nie wiem jak to nazwać po polsku, no wypuszczają coś nowego, nie? Premierę taką mają, no. Można powiedzieć. I dzisiaj, słuchajcie, premiery mają chlebodzianki, bo to nie są jagodzianki, to są chlebodzianki. I do tego też będą jagoplacki, o, tak chyba Ursi to nazwała. Czyli takie placki drożdżowe z podwójną porcją jagód. Ej, i kupimy, tak, no i kupimy jedno i drugie, po prostu nie mogę się doczekać. Te godzianki są koszmarnie drogie, ale nie szkodzi, bo są absolutnie przepyszne, więc raz na jakiś czas można, moi drodzy. Także dzisiejszy dzień będzie pod znakiem jagódki
Jeszcze muszę wam powiedzieć, że z takich ekstra rzeczy, słuchajcie, w browarach warszawskich, pokazywałam wam to rok temu, są też już pierogi z jagodami. W ogóle sezon na jagody w tym roku jakoś wcześniej się rozpoczął, więc obawiam się, że też szybko się skończy. Także trzeba korzystać. Ua, ale beta. No, myślałam, że powiesz coś o tych jagodziankach, a co o samochodzie obok. No, jaki ładny. Ale typowy facet. No, ale ładna, to jeździłbym. Prawda. Jeździłbym. Tylko dwudrzwiowa. No, bo to taka zabawka. Kupeta, fajna. Znaczy, trzydrzwiowa w sumie, nie? Bo to się bagażnik też liczy. No, w każdym razie, jedziemy do Ursi. Będziemy tam na 10.52. Otwarcie jest o 11. Słuchajcie, jeżeli wam zależy na tym, żeby konkretną rzecz od Ursi zjeść, a jesteście, powiedzmy, z takich okolic, że dojechanie na to otwarcie nie stanowi dla was problemu, to róbcie tak. Bo już nieraz tak było, że słuchajcie, pojechaliśmy tam na 10.30, na przykład było otwarte od 10 i o 10.30 już nie było tego, co ja chciałam. Także tak, żeby nie doszło do takiej tragicznej sytuacji, wyjechaliśmy już teraz, powinniśmy być 10 minut przed otwarciem. Natomiast wiem, że w Ursi Trucku, jak pani jest gotowa, to zaczyna sprzedawać rzeczy wcześniej. Dlatego zależało właśnie mi na tym, żeby tak szybko się zebrać. Dobra, zmykam. Wrócę do was, jak już będziemy na miejscu. My, słuchajcie, mamy dzień w samochodzie. Zjedliśmy już nasze chlebodzianki. Możecie zobaczyć, jak one się pięknie prezentują. Boże, chciałam powiedzieć chlebochmurki. Nie, jagochmurki, bo tak się to finalnie nazywa. Chociaż Ursi widziałam, że pisała na Instagramie też jagoplacki, ale stanęło na jagochmurkach. Jagochmurki też wyglądają przepysznie. Ich jeszcze nie próbowaliśmy. Także to dopiero przed nami, a my jesteśmy w samochodzie, dlatego że, no właśnie, byliśmy u rodziców podzielić się tymi jakże pysznymi wypiekami i przy okazji Andrzej co zrobił? Smuteczek, bo zamówione części do Forda z Amazona ze Stanów nie pasowały, ale to wada, że tak powiem, myśli technicznej. A byliśmy też na wyborach do Europarlamentu, nie? Tak. Czyli wybraliśmy eurodupowatych. Eurodeputowanych. A teraz ja jadę oddać mój głos, bo słuchajcie, jestem sierota i się nie przepisałam, w sensie nie pomyślałam o tym odpowiednio wcześniej. W sensie wszyscy o tym przypominali nam, jak life harder i tak dalej, ale nie poczyniłam tego. Całe szczęście nie mam daleko do miejsca, w którym jestem zameldowana. Także właśnie jesteśmy w samochodzie i jedziemy. Ja też oddam swój głos. Przy okazji zatrzymamy się na chwilę u mamy i coś zjemy. Pamiętajcie, nie głosujecie, nie macie prawa narzekać. Tak, to jest ważny apel. To jest nasz obowiązek, przywilej ogromny, także w wyborach głosować trzeba. To chciałam powiedzieć. Chyba mam jagodziankę między zębami. Boże, nie mam szczęścia ostatnio, jak do was mówię. Cały czas mam coś w tych moich przestrzeniach międzyzębowych. Ale dobrze, tak. Jedziemy oddać głos i przy okazji zjeść coś dobrego. My już, słuchajcie, wróciliśmy do domku. Byliśmy u mamy, ja oddałam głos. Brat poszedł ze mną głosować. Jeszcze jego zgarnęliśmy, bo on wcześniej też tego nie zrobił, a teraz właśnie już jesteśmy po obiedzie, przyjechaliśmy i słuchajcie, pokażę wam od razu, zanim zapomnę, jak te cuda wyglądają. To są jagochmurki. To jest, słuchajcie, taki placuszek drożdżowy. On tam pod spodem ma takie wgłębienie i ono jest wysłane jagódkami. Na to jest właśnie ten krem, który widzicie. I na wierzchu znowu są jagody, więc to jest taka jakby podwójna porcja jagód z chlebodzianki, czy jagodzianki, jak kto woli, ale w Ursi to są naprawdę chlebodzianki. My już swoje chlebodzianki zjedliśmy. Powiem wam, że jakby ja je jadłam tak jak normalnie danie obiadowe, miałam nóż i widelec i sobie to kroiłam i tak zapodawałam do dzioba, żeby się nie uwalić, bo bardzo ciężko się to je. A teraz właśnie stwierdziłam, że pokażę wam od razu to, żeby nie było, że potem zapomnę, i zabieram was do sypialni. Będziemy pakować rzeczy, dlatego że szykujemy się do montażu mebli, który, słuchajcie, rozpocznie się już jutro i to będziemy wynosić do naszych sąsiadów. I tak samo jeszcze kilka innych rzeczy, których nie potrzebujemy tu teraz, a będą trochę w tym montażu przeszkadzały, zapakuję w pudełka i wyniesiemy to naprzeciwko do Olgi i Damiana. Także tak, biorę się do roboty. Książki powyciągane, jeszcze tutaj leżą jakieś pojedyncze sztuki. Powiem wam, że mam jeszcze część książek u mamy.
I chciałabym, żeby jakby one wszystkie były w tym mieszkaniu. I nie mam zielonego pojęcia, gdzie je kiedyś poukładam. Ale tak, chciałabym przywieźć książki, które są jakby moje, które lubię, a które zostały mi jeszcze u mamy, bo wcześniej nie było na nie miejsca. Więc mam nadzieję, że gdzieś kawałek przestrzeni wygospodaruję. Ta szafka już jest prawie pusta, także łatwo będzie to teraz wynieść. Rzeczy, które na niej stoją, po prostu potem wsadzimy do środka. Robi się to, słuchajcie, już coraz bardziej łyso. Ta szafka RTV jest już totalnie opróżniona. Tam w tej szafce rzeczy są głównie w pudełkach, więc będzie łatwo to szybko, wiecie, wyjąć, żeby to przerzucić do naszych sąsiadów. To, co nam się pomieściło, jakieś takie drobnostki, pochowaliśmy jeszcze po meblach na taki, wiecie, tymczasowy wypoczynek, że tak powiem. Na przykład tutaj mam świeczki i takie coś do palnika i tam są jakieś różne koszyk takich pierdół, nie wiadomo jakich. Więc tak, część rzeczy trafiła też do szaf, prawda, Andrzeju? Tak, ale staramy się to jakoś... Niech najszybciej przyjdą, zrobią i będzie gotowe, no. Tak. Ja już tak sobie, niech przyjdą, hu, 3 godziny, pechowanie i gotowe. To by było taki scenariusz. Andrzej by chciał, żeby Rafał przyjechał w poniedziałek i w poniedziałek to złożył i sobie pojechał. No wiem, ale to nie jest takie proste. To się wydaje, ja też tak myślę sobie, no kurde, no co, cóż to są wszystko takie prostopadłościane, nie? No to 6 ścianek i gotowe. Jak oni mają to, że tak powiem, już gotowe, pomierzone, pocięte. Bo tak naprawdę nie pocięte to są tylko te płyty ozdobne, co Kasia ma za sobą. Mm-hmm. Nie? No to kurde, no ile ci się to wydaje? No, 3 śruby na ścianę, czy na ściankę, nie? I kurde, gotowe, nie? W sensie to są duże elementy, nie? To nie są puzzle 1000 części i szukają. Ale no, w sensie to takie myślę, że nie, no ja jestem roboty, bo chodzi to, żeby było dobrze zbite i tak dalej, spasowane, no ale ja już bym chciał mieć już, nie? W sensie bez całego tego wszystkiego, czyli nie wiem, zostawiam gościa, za 4 godziny wracam, mówi, no zrobimy. Nie ma tak łatwo, Andrzeju, nie ma tak lekko. Także tak, jest tu, słuchajcie, trochę bałagan, bo nie sprzątaliśmy. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, czy się napyli jakoś, coś wybrudzi i tak dalej, no więc... No i czy chłopaki będą robili najpierw salon, potem sypialnię. Obstawiam, że się podzielą, bo będzie ich 3. Tak, więc no. Więc pewnie 2 będzie robiło tu, jak 3 będzie mógł ktoś tam, nie wiem, fronty doklejać albo skręcać szafeczki, czy coś, to ten jeden będzie tam robił. Zresztą tak było u nas z szafami i kuchniami, nie? Że 2 osoby z ciebie były przy kuchni, jak już zbili 1 szafę, to ten 3 robił drzwiczki, szafeczki, uchwyciki, tak, no. A tych 2 sobie pomagało i te większe elementy skrycali, nie? Tak, także no zobaczymy, jak to będzie. Chłopaków znowu będzie 3, także no pewnie sprawnie im to pójdzie, natomiast nie tak sprawnie, jak chciałby Andrzej. No, przygotuję sobie, słuchajcie, pewnie już dzisiaj pościel, wybrałam ją. Także chłopaki będą mieli świeżą. Myślę, że od razu dzisiaj ją ubiorę. W sensie, wiecie, założę poszewki na kołdry, poduszki, żeby już wszystko było jutro gotowe. Bo wiecie, no jutro będziemy jakby nie patrzeć pracować. Więc całą tą przestrzeń musimy przygotować dzisiaj, żeby tylko jutro otworzyć panom drzwi i powiedzieć, działajcie. Ja w swoje biuro będę mógł pracować. Ty nie będziesz mogła, masz biuro w sypialni. Jestem w lepszej sytuacji. Ale. Chcesz mi powiedzieć, że nie będę mogła pracować z twojego biura? Nie wiem, czy się pomieściłem. Czy możemy przejść do jedzenia chrumek. Jak chmurek. Jak no. Masz ochotę, to oczywiście, że tak. No chodzisz ze mną. Z Andrzejem chodzą te pyszności. Kasia wyciągła to już z tego. Z lodówki, bo ja nie lubię, jak takie rzeczy słodkie są, nie mocno zimne. Także tak. Biorę duży talerz. Ale nie nagrywajmy jak jem, bo... No nie, ale możemy, słuchaj, przekroić, żeby ludziom pokazać, ile tam czego jest w środku. Co ty na to? Że one są też w środku nadziane? Myślałem, tak. Że to jest placek i to... Nie. Tam masz noże. W środku też jest... W środku też są jagódki. W sensie, ten placek ma takie wklęśnięcie w środku. Ja już to widzą, tłumaczyłam, ale Andrzej nie słuchał. Ten placek ma w środku, wiecie... Taki jest wklęsły i tam w tym wklęsnięciu są jagody. Widzisz? No. Sztos. Tu są jagódki, jest warstwa kremu.
I znowu jagódki. Oho, Andrzej już oblizał paluszki. I jak, Andrzejku? No w łeb. Ale mocniej go dałem. Dobrze. I jakby ktoś był ciekaw, słuchajcie, to taki placek kosztuje 33 zł, a taka chlebodzianka kosztuje 29 ziko. Znaczy, to zależy, w sensie, bo jedno i drugie jest fajne, to jest dużo kremu, ale na tej jagodziance jest dużo kruszonki, nie? I... No i ten krem budyniowy tam też jest pyszny na niej. No. Także no. Co kto lubi. Dobrze, smacznego, Bobasie. No i dzień dobry, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Zapomniałam do was, bo miałam wrócić z samego rana, ale zrobię to teraz, bo rano zapomniałam wrócić właśnie z takim update'em tego, jak wygląda mieszkanie. Nie wiem, czy słyszycie, ale zrobiło się w sypialni no dosyć duże echo. Ogólnie echo w mieszkaniu cały czas mieliśmy, bo jeszcze brakuje nam tutaj różnych wygłuszeń, dodatków i tak dalej. Natomiast ono się znowu powiększyło, a to za sprawą tego, że wyjechały te meble. Już wam pokazuję, jak wygląda sypialnia. Tutaj panuje jeszcze lekki rozgardiasz, ale nie będę tego, szczerze mówiąc, stąd wynosić. Potem pewnie jak skończę pracę, to po prostu schowam część tych rzeczy pod biurko, bo nie mam gdzie tego biurka przestawić, więc ono musi tu zostać. Tutaj zostawiłam stoliczek, bo tylko po to, żeby mi przypominał, że muszę z chłopakami ustalić kwestie kontaktów i tego, jak będą, wiecie, tam poprowadzone w meblach szparki na te kontakty, tak żeby przy łóżku mogły właśnie stać lampeczki. Przejdźmy do salonu. Tu są rzeczy, które musimy wrzucić na podłodze, te kontakty też specjalnie tu leżą. Jakby to jest po prostu taka przypominajka dla nas, żeby chłopaków uświadomić, że w tej części tutaj przy telewizorze będzie podpiętych bardzo dużo różnych sprzętów. I trzeba jakieś takie sensowne zostawić, wiecie, dojście do tych kabelków i przedłużaczy. Kanapa jest już rozczepiona i przestawiona, jak widzicie. I ona sobie tak będzie tutaj stała. Z tyłu kryje się telewizor. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten pokój, to naprawdę nic już więcej tu nam nie zostało. No jeszcze muszę ogarnąć te rzeczy ze stolika, ale wiecie, to jest taki... nasz codzienny rozgardiasz. Że tak powiem, no może nie codziennie w sumie, bo nie codziennie to jest taki syf na tym stoliku, ale tam są jeszcze, wiecie, śruby od łóżka i tak dalej. No mniejsza o to. To na pewno jeszcze dzisiaj, zanim przyjadą panowie, znikną. Oni dopiero chwilę temu od siebie wyjechali, więc pewnie będą u nas gdzieś dopiero około godziny 16, także fajnie, bo po pracy jeszcze właśnie zdążę sobie poogarniać te ostatnie rzeczy. I największa zmiana, która nastąpiła, nie wiem tylko, czy będę mogła wam pokazać. Niego też z nikim? Czekam, już się dzwonił, co? Andrzej tu pracuje, więc tak na szybko wam pokażę, jaki tutaj zrobił się... zamieszanie, jakie się tu zrobiło. Tu Andrzejek pracuje i jak widzicie, ma bardzo mało miejsca na fotel, dlatego że tu już leży nasz materac. Tu są nasze pościele przygotowane dla panów. Tutaj wszystko tak zebrałam do kupy. Te rzeczy oczywiście to stąd znikną. Ale wiecie, no chwilowo jest jak jest. Także my będziemy spać tutaj. Panowie będą spali na kanapie. Ta część się rozkłada i mamy też przygotowany materac. Także tak, słuchajcie, tak się to prezentuje. Powiem wam, że ja już nie mogę się doczekać, aż oni tu w końcu przyjadą i zaczną te meble składać. Bardzo się cieszę, dlatego że jakby zrobienie tych mebli odblokuje nam kolejne rzeczy, które nas czekają w mieszkaniu. Już pisaliśmy do naszego pana Darka, czyli naszego wykończeniowca, żeby gdzieś tam już zaklepał sobie dla nas chwilę na to, żeby zrobić nam listwy przypodłogowe, a jak listwy będą gotowe, to wtedy już zamówimy ostatnie brakujące meble, bo tak naprawdę w tej kwestii poza krzesłami już powiedziałabym, że raczej wszystko jest już wybrane. Także tak, jaram się bardzo, bo mam nadzieję, że uda nam się w tym miesiącu, właśnie czerwiec, niech będzie pod znakiem końcówki remontu. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko wykończyć, a to by oznaczało, że w lipcu będę mogła zaprosić w końcu do siebie ciocię, jedną, drugą, trzecią, wiecie, tak żeby mogły przyjechać i to mieszkanie w pełnej krasie już zobaczyć. Tak,
No. Chyba będę w sumie zmykać, bo tak sobie myślę, że jednak z tego montażu i z tego, jak to wygląda po tym wszystkim, zrobimy na pewno osobny film. Także co? Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Trzymajcie kciuki, żeby ten montaż poszedł sprawnie i żeby wszystko wyszło tak, jak mieliśmy nadzieję, że wyjdzie. W sensie nie boję się tego, jaka będzie, wiecie, praca Rafała, bo wiem, że te meble poprzednie były fajnej jakości i spodziewam się, że teraz będzie tak samo, tylko wiecie, to jest co innego oglądać coś na wizualizacji, a co innego potem, jak już widzicie te meble na żywo. Także nie mogę się totalnie doczekać. No dobrze. Dziękuję Wam bardzo i jeszcze raz łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!